serdecznie w kolejnym odcinku z mojego przeglądu Custom Content z ubranek i dzisiaj na tapetę bierzemy ciuszki dziewczynek, tak? Nie dziewczynek, tylko dzieci, tak, co ja gadam. Ciuchy dzieci, wszystkie jakie udało mi się ściągnąć do tej pory. I no i cóż, zapraszam Was serdecznie do oglądania mojej prezentacji. I tutaj będą same komplety, czyli góra, dół. Zaczynamy od takich fajnych tunik, czy tam sukieneczek nawet. W takim klimacie, powiedziałabym, nawet zimowym. Bardzo je lubię, one są z mod The Sims. Oczywiście wszystkie linki na blogu. O, tak, to jest też bardzo urocza tuniczka. Fajne animacje tutaj są tych simeczek. To jest ładna kiecka. Mam nadzieję, że wszystko mi będzie działało. Naściągałam masę tych ubranek dla dzieci i w ogóle chyba mam ich więcej niż dla dorosłych. A przynajmniej dla simek dorosłych. I tutaj taki płaszczyk, on może być też używany jako strój wyjściowy, jeśli się nie mylę. Jeszcze nie sprawdzałam tego w górze, ale prawdopodobnie tak będzie. Tutaj troszkę łapki wchodzą w tę spódniczkę. Kolejna swinka. Większość tych ciuchów pochodzi z butiku. Tam właśnie było mnóstwo takich pięknych ciuszków dla dziewczynek. Po prostu ściągnęłam wszystko jak leci. Linki w opisie oczywiście znajdziecie. I kilka wersji takich sukienek. No głównie tutaj chyba są same sukienki. I takie tuniczki. Mam nadzieję, że nie za szybko wam to tutaj przeskakuje, ale też nie chcę, żeby to trwało nie wiadomo ile. A jeszcze chcę kilka rzeczy dla chłopców pokazać. Dla chłopców będzie dużo mniej. I dla toddlersów też będzie dużo mniej. No, ale tak wyszło. Niestety chłopcy zawsze są poszkodowani. Dla toddlersów też ciężko mi znaleźć coś fajnego. Takie eleganckie, niektóre fajne. I na co dzień też się coś znajdzie. I na wybór do koloru. I można sobie coś zawsze dopasować. Tu znowu mamy taką zimową kolekcję. Piękne są te rzeczy, naprawdę. Warto było poświęcić tyle czasu, żeby to wszystko pościągać. Tutaj mamy takie też zimowe rzeczy, cieplejsze takie. I tu znowu letnie, tak pomieszane to wszystko jest. Lato, zima, jesień, wszystko naraz. Okej, i to było tyle, jeśli chodzi o te stroje. Jeszcze coś chyba wizytowych miałam, tak. Ale... Aha, to są takie kiecuszki. Dobra. W bieliźnie też mamy. Mamy takie komplecyki z majteczkami i koszuleczkami różne. W różnych wersjach. Myślę, że to jest też całkiem fajna odmiana, bo nie ma tego tutaj za wiele w podstawce, więc bardzo fajnie. I piżamki też mamy takie, pewnie kojarzycie je. Moje dzieci to często nosiły u biedaków. I tu też są te kompleciki z majteczkami. No i to jest przypisane jako strój kąpielowy, ale no chyba nie bardzo. I na sportowy, jak widzicie, możecie też te komplety sobie ubierać, co jest bardzo fajną opcją, bo jak zobaczycie tutaj, dziewczynki w ogóle nie mają sportowych strojów do wyboru, są tylko takie, więc to jest bardzo fajne. I kurteczki. O, mówiłam, że ten płaszczyk może być wyjściowy, jest. I kurteczki mamy takie kolorowe, też pewnie je kojarzycie z moich serii. Uwielbiam je, są piękne i polecam serdecznie. I tutaj takie kompleciki. Te są bardziej chłopięce. I takie kurteczki ściągnęłam też, fajne. Jest w czym wybierać, w końcu te wszystkie dzieci nie będą wyglądały tak samo. No i dobrze, skończyliśmy z naszą dziewuszką. Teraz pokażę wam, co mam dla chłopca. Dla chłopca mam dużo mniej rzeczy, powiem wam. Ale zawsze coś. Takie oto stroje. Dosyć eleganckie.
Uracza panda tutaj ma taką słodką. I sweterków. Tak. I to było tyle, jeśli chodzi o te stroje codzienne. I dalej mamy tylko wyjściowe, tak? Te kurteczki, właśnie co dziewczyny mają, tylko że są w ciemniejszych kolorach. I te kamizelki z tym sweterkiem też można traktować jako zimowe. I wyjściowe, tak samo te sweterki, chociaż no, ja bym dziecka w swetrze w zimę nie wypuściła. I coś takiego, no. Czyli no nie ma tego za wiele. Ale to jest zawsze jakaś odmiana od tej podstawowej wersji. Bo podstawy jak zwykle nie ma wyboru dla dzieci szczególnie. I teraz przechodzimy do toddlersów. I mamy sobie naszego toddlersika. Tutaj, o fajnie ją widać z bliska nawet. Uroczo to wygląda. Też są bardzo urocze te stroje dla dziewczynek. Dla chłopców pewnie będzie dużo mniej, no ale jak zawsze, jak zawsze. Bo jeśli chodzi o toddlersy w grze, to naprawdę nie ma w ogóle w czym wybierać. I ciągle te dzieci chodzą tym samym. To już jest traktowane bardziej jako piżamka. I to będzie pewnie dla chłopców również, tak mi się wydaje. No nawet po kolorach widzę, więc... Takie urocze ciuszki. Sukieneczki z tym dzieciakiem. I body. Fajne. Tutaj w tym nic nie mam. No i w tym to są jako właśnie body. Fajnie, że można to traktować, bo zawsze w tym pampersie tylko dziecko latało. A tak fajnie to wygląda. I w piżamkach właśnie mamy te kombreciki, co możemy również je na co dzień nosić. I też te body. I jest wiele opcji. A to możemy sobie traktować jako stroje wyjściowe. Ciekawe. Choć no, na zimę bym w tym dziecka nie wypuściła, oczywiście. No dobra, to teraz przejdziemy sobie do chłopca. No, jak się spodziewałam, dla chłopca wiele nie ma, tego w ogóle sukienka dla chłopca, czy ich pogrzało. To jest takie uniwersalne dosyć, jeszcze chłopcu można to założyć. No i tutaj są te same właściwie rzeczy, więc chyba nie ma co pokazywać. Jest wszystko to samo, tylko że w trochę innych kolorach niektóre. Tak. Mhm. Chyba tego nie było, bo to chłopcy mają takie ogrodniczki, a dziewczynki mają takie sukieneczki z tym misiem. Tutaj nic nie mamy, tutaj mamy to samo co dla dziewczynek. I tutaj też mamy to samo co dla dziewczynek. A na wyjściowy nic nie mamy. No dobrze, moi drodzy. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ubranka dla dzieci. Mam nadzieję, że komuś się coś spodobało, że sobie coś wybieracie. Ja polecam serdecznie te mody, bo są naprawdę ładne. Przede wszystkim. W The Sims 2 trudno znaleźć coś ładnego, dlatego polecam. Wszystkie linki na moim blogu oczywiście znajdziecie, więc zapraszam serdecznie. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!